Witajcie, moje drogie. Powiedzcie, ile razy miałyście problem z faktem takim, że nie chciało wam się umyć włosów, a musieliście wyjść, czy tam do pracy, czy do szkoły. A wiadomo, teraz jest zimno i nie ma nic gorszego niż rano wstać. A tak, pozdrawiam cię, Karolinko, która codziennie rano wstaje i myje włosy, że ona ma siłę i cierpliwość. Tak, więc nie każdy ma ochotę myć włosy z samego rana lub też wieczorem. Wiadomo, jest zimno, więc nie mamy na to ochotę. Tym bardziej znacie mój sposób na zdrowe włosy, to nie przesadzać z myciem ich, tak? Żeby się nie przetłuszczały, to trzeba, no, w miarę możliwości rzadko myć włosy. Raz, dwa razy na tydzień. Myślę, że w zupełności starczy. No ale widzicie, tak jak ja mam w tym momencie, moje włosy są już na czwartym czy piątym dniu po umyciu. Przeszły już lokowanie, prostowanie, petłańce. Tak więc moje włosy w tym momencie są już w tragicznym stanie. Chcę się zobaczyć, no bo teraz nie widać, prawda? Więc to jest pierwsza fryzura przede wszystkim. Jak pozbyć się efektu, że ma się ewentualnie brudne włosy, albo też jakieś w nieładzie, poplątane, pokręcone, a trzeba wyjść. Więc to jest tradycyjny kokno, petłaniec, jak to lubi. Chyba nie będę pokazywała wam, jak robić petłańca, czy pokazać? Pokaż! Jaki doping! Yeah! Dobra, słuchajcie, to są moje włosy. Są poplątane. Widzicie, jeszcze z tą końcówki loków. Nie przeciągnę teraz palców, tak o, bo mają dużo pianki na sobie, lakieru, wiatru we włosach jest tam multum, więc aha, dobrze. Mój sposób pierwszy na niekoniecznie najczystsze włosy, no to wiadomo, suchy szampon. Ten z tej firmy, przybliżę wam. Według nas jest najlepszy, ponieważ nie pozostawia białych śladów, jest lekki. Ale to mówię, stosujcie wtedy, kiedy macie, wiecie, przyklapnięte włosy, tłuste. No ja nie mam tłustych, ale dajmy na to, bo wam demonstruję, żebyście widzieli, że nie pozostawia białych śladów, tak? O, nie ma żadnych białych, widzicie? Nie ma. Więc tak, do moich fryzur, które wam w tym momencie zademonstruję, potrzebne będą. Jedna gumka i jedna spinka. Ha, myślicie, że to niemożliwe, co ona zrobi z takim asortymentem? Otóż... Czekajcie i podziwiajcie. Więc, wait and watch. Dokładnie. Myślałam, że będę używała szczotki, ale wiecie co? Robię, stawiam wyżej poprzeczkę. Nie będę używała żadnej szczotki. Więc tak, pierwsza fryzura. Trochę trzeba poluźnić włosy na górze. Robić tak, płetłańca. Tym się akurat nie przejmujcie. Im bardziej kok jest w nieładzie, tym ma większy urok. Kok japoński. Ta-dam. Łatwiejszej fryzury nie można stworzyć. Ale dobra, robimy troszeczkę trudniejszą. Przeczeszuję wszystkie włosy na tą stronę. Robię tak zwanego na odwal dobierańca. Bo mówię, im fryzura jest bardziej ulizana, to jakoś tak sztuczniej wygląda, więc poszalejcie, użyjcie fantazji. Rzekłabym, tą fryzurę mogę nazwać a la Paula, ze względu na to, że co weekend, jak jestem w szkole, w tą fryzurę czeszę moją dobrą koleżankę. Więc już się przyjęło, że to jest fryzura a la Paula. Robimy dobierańca, a la dobierańca, bo mówię, moje dobierańce to mają daleko. Widzicie, plączą mi się włosy, ale to nic. Robimy dobierańca, możecie zobaczyć. Zgarniamy wszystkie włosy do tyłu. Jedna gumka, która właśnie w tym momencie pękła. Masz drugą. Mamy drugą, spoko loko. I to jest fryzura numer dwa. Kończymy to petłańcem, tak? Widać? Dobra. Widać. I co? Ktoś powie, że mam brudne włosy? Czy ktoś powie? No raczej nie. Więc fryzura jest taka. Kolejna fryzura. W sumie jedna z moich ulubionych. Był filmik już na moim kanale z tą fryzurką, ale niestety musiałam skasować, bo nie spełniał kryteriów mój filmik. Więc teraz powtarzam. W tym momencie robię już jakiś przedziałeczek, bo będę chciała zakręcić włoski z dwóch stron. Wybaczcie, że się na was nie patrzę.
Ale mam z tyłu kamerę. Chyba lustro. Co? Chyba lustro. No lustro, lustro. Dobra. Mamy przydziałek, tak? Spójrzcie, jakie to są kudły. W ogóle, nie wiem czy wiecie, ale mam w drugim pokoju farbę, którą kupiłam. Od tej strony zacznę, będzie łatwiej. Zakręcamy. Farbę, którą kupiłam? Farbę, którą kupiłam i którą użyję przy was. Wsadzam sobie pod stanik. No moja długość jest taka, normalnie czasem biorę w zęby. Zakręcamy tą stronę. Mówię wam, te fryzurki trwają każda po minutę, dwie. Zakręcamy. Zawijamy. O, wyszło Zuzo. Oj tam, zaraz wyszło Zuzo. Tam nic nie wyszło. To się wytnie. O! Czy ktoś widział? Taką fryzurę zrobiło w 2 minuty. Przypominam, że nie czesałam włosów. Widać to jakoś? I jest to fryzura a la panie z czasu honoru. A la panie z apteki. A właśnie, to było a panie apteki. Ewentualnie, tutaj miałam ten poplątaniec, tak? Ewentualnie robię, przewijam to na drugą stronę, tak żeby poluźnić to trochę. Improwizuję, prawda? Wydaje mi się, że wiem co robię. Nie wiem co robię. Dobra, słuchajcie. Nie, bo czasem to wychodzi, czasem nie. Tak czy inaczej, chciałam tak zrobić, żeby to poluźnić. Wystarczy czasem jedno przekręcenie loków, włosów. Czasem nie. Ale wiecie co? Do tego mam spinkę, którą właśnie zgubiłem. Jest. Jedna spinka. Więc montujemy. O, i w ten sposób mamy z boku już fryzurkę, tak? Co chcecie jeszcze zobaczyć? O, właśnie, pokażę wam coś. Pokażę wam fryzurkę, w której się zakochałam. Nie wiem, czy mi w tym momencie wyjdzie, ale dziewczyna, która miała w gazecie tą fryzurę, to po prostu... No bo trafiłam przez 5 minut się patrzeć na tą dziewczynę. Cudowna była po prostu w najnowszym glamour. W najnowszym Joy. Weźcie sobie, zobaczcie. Jezu, jak ta dziewczyna miała fryzurę. Zresztą zaraz mam nadzieję, że dacie... Będziecie mieli możliwość rozpoznać tą fryzurę po tym, jak ja ją wykonam, nie? Ściągamy wszystkie włosy na tą stronę. Cholera, tamto styliści pracowali. A ja co? No, przydałoby się trochę lakieru. Lakier, właśnie. Albo, czekaj, bo ona miała tak... Tu się przyda ta spinka. Ja myję. Widzicie, tutaj najlepiej spryskać, żeby to było... Ona miała w ten sposób zrobione. O, że to było tak, cała grzywka była przesunięta na czoło, zrobiona taka sztuczna. Sztuczna grzywka z włosów, długich. Teraz się zdenerwuję na tą fryzurę. No, ale mniej więcej tak to wyglądało, oprócz tego. Wygląda jak hełm trochę mi, ale ja zrobię sobie w następnym filmiku, może nie następnym, w którymś tam kolejnym tą fryzurę, profesjonalnie i będzie dobrze. Zobaczycie wtedy, jak wygląda ta fryzura. Dobra, tak więc dziewczyny, same widzicie, że brudne włosy to nie taki wielki problem. Chcę wam tylko powiedzieć, że dzisiaj cały dzień jechałam na uczelni i właśnie mi się znowu zbiera. Dobrze, kończę, bo mi się zbiera na kichanie. Tak więc dziewczyny, jak już powiedziałam, nie potrzeba nie wiadomo ile spinek, szczotek, suszarek, lokówek, żeby mieć ładną fryzurę, więc mam nadzieję, że chociaż troszeczkę wam pomogłam. Więcej fryzur będzie w przyszłości, na pewno. Więc trzymajcie się ciepło, buziulki, pa pa!